Leszek Czarnecki to pierwszy z pięciu mężczyzn, o których Martyna Wojciechowska może mówić. Mój były narzeczony, milioner był świeżo po rozwodzie, gdy na jednym z przyjęć poznał wschodzącą gwiazdę TVN. U. Widział ją wcześniej na okładce i rozkładówce popularnego magazynu dla panów, ale dopiero kiedy stanął z nią twarzą w twarz, stracił dla niej głowę. Martyna wyznała po latach, że z Czarneckim połączyły ją wspólne pasje i zamiłowanie do adrenaliny. Zakochani w sobie, po uszy Martyna i Leszek nie kryli, a wręcz chwalili się tym, że są razem. Brylowali na czerwonych dywanach i chętnie mówili o wspólnych planach na przyszłość. To, że ich ślub będzie sensacją towarzyską, nie ulegało wątpliwości. Zwłaszcza, że zaraz po ceremonii zamierzali wybrać się w romantyczną podróż w kosmos. Pod koniec 2005 roku Martyna Wojciechowska pochwaliła się w mediach, że razem z ukochanym wyznaczyli już datę uroczystości. A w jej szafie zawisła niedawno suknia ślubna. Kilka miesięcy później ogłosiła niespodziewanie na łamach gali, że suknia zostaje w szafie, z palca znika pierścionek z brylantem. Przeszedł czas, kiedy oboje potrzebujemy spokojnej chwili, by zastanowić się, co dalej, pomyśleć o naszym związku, wyznała w wywiadzie dla dwutygodnika, sugerując, że zrobili sobie z leszkiem przerwę. Nie wiem, jak jest, nie wiem, jak będzie, dodała. W dalszej części rozmowy Martyna wygadała się jednak, że najzwyczajniej w świecie uciekła milionerowi z ołtarza. W tej chwili schowałam swoje potrzeby emocjonalne, pragnienie ciepła, bliskości. Nie wiem, czy kiedykolwiek po pracy będę zwyczajnie wracała do domu. Pewnie nigdy. Nie wyobrażam sobie siebie siedzącej w domu, tłumaczyła Monice Berkowskiej z Gali. Trwający niespełna cztery lata związek z Leszkiem Czarneckim, dziennikarka i podróżniczka podsumowała krótkim nie wyszło. Moje życie prywatne stanęło w miejscu, stwierdziła w rozmowie z Galą. O jednym z powodów rozstania z milionerem Martyna opowiedziała dopiero po latach. Okazało się, że był dla niej za wolny. Byłam w związku z silnym mężczyzną. Tyle że, gdy podczas treningu biegłam szybciej od partnera, on odczuwał dyskomfort. Wydawało mi się to kompletnie absurdalne, że muszę biec wolniej, aby nie doprowadzić do sprzeczki, opowiadała Vivie. Co tak naprawdę zdecydowało, że zerwała zaręczyny, do dziś jednak pozostaje jej tajemnicą. Choć Martyna Wojciechowska ma za sobą kilka nieudanych związków, w tym rekordowo krótkie małżeństwo z Przemysławem Kossakowskim, wcale nie uważa, że ma pecha w miłości. Wiele rzeczy mi nie wyszło, ale życie prywatne, osobiste, miłosne uważam za bardzo dobre i satysfakcjonujące, powiedziała niedawno Wiwie. Czasem spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy nas zawodzą. Tyle. Nie należy do tego dorabiać ideologii, dodała. Wkrótce po rozstaniu z Martyną Leszek Czarnecki związał się z inną telewizyjną gwiazdą, prezenterką Jolantą Pieńkowską. W 2008 roku zostali małżeństwem i są razem do dziś. Wojciechowska aktualnie idzie przez życie bez mężczyzny u boku. Miłość jest wspaniałym uczuciem, ale nie potrzebuje przeglądać się w oczach mężczyzny, żeby czuć, że jestem wystarczająca, stwierdziła w rozmowie z Wiwą. Źródła: 1. Wywiad z M. Wojciechowską, gala numer 11 2006. 2. Wywiad zem. Wojciechowską, wiwa. Numer 6-2018 i numer 16-2023. 3. Artykuł: planowali ślub, suknia już wisiała w szafie. wiwa.pl. październik 2023 wiwa.pl. Kultura: Martyna, Wojciechowska, i Leszek, Czarnecki. Historia: miłości Jak, się. Poznali, rozstanie 142850, r 4 Artykuł Leszek Czarnecki, czyli miliarder pod wodą. Sylwetka biznesmena, polskatimes.pl, lipiec2008, ipl Leszek Czarnecki, czyli miliarder. Pot, woda, sylwetka, biznesmena slash slash jeden, Zobacz też, Martyna Wojciechowska intensywnie poszukuje nowego partnera. Pierwsza selekcja już się odbyła Wojciechowska, bez ogródek przyznała się do tego po latach aż trudno uwierzyć.